Witam wszystkich widzów, a szczególnie witam tych wszystkich, którzy musieli lub będą musieli sobie radzić z wyciekiem w kotle centralnego ogrzewania w trakcie sezonu grzewczego. Miejmy świadomość, że naprawa wycieku w kotle, jeżeli nie znamy jego przyczyny, a szczególnie w kotle wieloletnim, to loteria. Rok temu i ja musiałem się zmierzyć z problemem wycieku kotle na dole wymiennika pionowego. Zaprosiłem na oględziny doświadczonego spawacza. Po rozmowie z nim w tym konkretnym przypadku do rozważenia miałem trzy opcje. Pierwsza, demontaż i wyciąganie kotła z kotłowni na zewnątrz i naprawa poprzez pawanie przy ryzyku, że powstałe naprężenia spowodują wyciek w innym miejscu. Druga opcja, zlikwidowanie doraźne wycieku na okres sezonu grzewczego i naprawa właściwa lub wymiana kotła po sezonie grzewczym. I trzecia, brak likwidacji wycieku w sezonie grzewczym, co mogło prowadzić do jego nasilenia oraz niekorzystnego oddziaływania zawilgocenia na kocioł. Ponieważ wyciek nie był zbyt duży i znajdował się w najzimniejszej części kotła, postanowiłem, że spróbuję dziurę zakleić. Do założenia plomby potrzebny był kit. No i jest na rynku taki produkt, reklamowany jako przydatny do naprawy rur. Nazwy nie będę podawał, możecie sobie znaleźć w internecie. Nie wiedziałem, czy się sprawdzi przy klejeniu w kotle. Do jego zastosowania trzeba było wymiennik wyczyścić szczotką drucianą, spuścić wodę z kotła, usunąć rdze z miejsca klejenia, zebrać pył z komory wymiennika odkurzaczem, osuszyć miejsce klejenia suszarką. Najbardziej czasochłonne było czyszczenie miejsca klejenia z rdzy. Możliwe to było tylko od spodu wymiennika przez otwór wyczystki ręcznym skrobakiem. Po oczyszczeniu miejsca stwierdziłem, że woda wycieka na spawie i spowodowała głębszą korozję krawędzi blachy na długości około 1 cm. Po nałożeniu i uformowaniu warstwy kitu miejsce klejenia podgrzałem suszarką. Po godzinie kocioł napełniłem spuszczoną wodą. Cała naprawa trwała około 3 godzin. Wyciek tymczasowo został zlikwidowany. Tak wyglądało miejsce klejenia po pierwszym paleniu. Niestety po około 1,5 miesiąca wyciek ponownie pojawił się w miejscu klejenia od spodu. Podejrzewam, że tego przyczyną było niewystarczające doczyszczenie z rdzy powierzchni klejenia oraz nałożona jednorazowo zbyt gruba warstwa kitu. Podczas drugiego klejenia do czyszczenia tego miejsca użyłem małej pneumatycznej szlifierki ze szczotką drucianą oraz kit nakładałem warstwami po utwardzeniu poprzedniej. Wydaje się, że to przyniosło pożądany efekt, bo od klejenia minął już rok. Naprawa miała służyć tylko do trwania do końca poprzedniego sezonu grzewczego, ale coś mnie podkusiło, aby sprawdzić, czy to klejenie wytrzyma jeszcze ten sezon? Proszę, traktujcie pokazaną naprawę jako niesprawdzony eksperyment, a nie instrukcję, jak należy naprawiać wyciek w kotle. W wyczystce mieściła się tylko moja ręka. Zabrakło miejsca na kamerę, dlatego tak dużo mówiłem w tym filmie. Mam nadzieję, że mimo wszystko film Ci się spodobał i sprowokuje Cię do dyskusji.